Cześć, tu Kokosz. Jesteśmy dzisiaj w podłoszowskich Żernikach. Przyjechaliśmy do karczmy Pasznik. Słyszeliśmy, że mają tutaj świetne schabowe i świetne dania. Także chodźcie z nami, zobaczymy, co mają tutaj dzisiaj dobrego do jedzenia. Chodźcie. Co my tu mamy w menu? Specjały szefa kuchni, żeberka, golonka cielęca, ceny 60-55 zł. Powiem szczerze, że trochę ceny poszły w górę i nie jest najtaniej, ale tutaj dania są bardzo duże i mega schabowy 55 zł, ale naprawdę nie z wielkości pizzy dużej, więc chyba warto, a to się okaże po konsumpcji. Tak czy inaczej, na pewno zdecyduję się dzisiaj na staropolskie. Na pewno weźmiemy schabowego, być może golonka, ale nie jestem przekonany. Być może żeberka pieczone, być może człowiek by chciał wszystko. Ale co weźmiemy, zamówimy, to się przekonacie, oglądając cały odcinek. Jesteśmy w karczmie Paśnik i zastanawiam się, co by tutaj dzisiaj wybrać. Myślę, że żurek będzie dobrym wyborem i mega schabowy. Tak, mega schabowy to jest coś, na co dzisiaj mam ochotę. Proszę jeszcze. Podano już żurek w takim oto fajowym słoiczku. Zobaczmy, jak wygląda. Wizualnie jest bardzo fajnie. Zobaczmy, co jest w środku. Kiełbaski dużo. Tutaj gdzieś mi śmigło jajeczko, a owszem. Żurek wygląda bardzo ciekawie. Na stół wjechał jako pierwsze flaczki. W fajnym słoiku. Otwieramy. Tak wyglądają flaczki. Zobaczymy. Całkiem. No i od razu spróbujemy. Już wiem od razu, że trzeba dosolić i dopieprzyć. W związku z tym tradycja dopieprzania u mnie jest, wygląda w ten sposób. Teraz będą dobre. Ogólnie uważam, że te flaki są jedne z lepszych, jakie jadłem w życiu. I przyznaję się, nie jestem tutaj pierwszy raz. I zawsze jak jadę tutaj, to zawsze myślę, że na pewno w menu będą flaki, tak? Czy wezmę golonkę, czy schabowego, czy żeberka. Różnie z tym bywa, ale flaki zawsze jest to punkt obowiązkowy. Flaki zrobione w stylu pozamojsku. Jak w sosie własnym, jak ja to nazywam. Bardzo aromatyczne. Ogólnie fajnie, że są podawane w tym słoiczku. Praktycznie podawane są jak wrząta, tak? Czyli bardzo gorące. Już mam na stole, jest 2 minuty, a ciągle paruje. Ciągle są gorące. Jedna rzecz, do której musimy doczepić, a to jest standard zawsze w tych flakach, że samych flaków jako takich, jeżeli chodzi o mięsiwko, pochodne wiadomo jakie,
części. Mogło być więcej, tak? Ważą 26% jakby flaków było w flakach więcej. To by było super idealne danie. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że flaki zdecydowanie w 100%, nawet 110% polecam. Żurek bardzo dobry, bardzo mi smakuje, bardzo treściwy, dużo pysznej kiełbaski, dużo jajka. Jest naprawdę konkret. Na żurek warto tutaj przyjść. Druga zupa na pokładzie, to jest grzybowa z łazankami. Zaraz. Sposób podania ten sam, w słoiczku. Zwalniamy blokadę i sprawdzamy, co kryje zawartość. No są łazanki. Od razu jak otworzyłem, aromat grzybów intensywny poczułem, więc z pewnością jest to grzybowa. Oto grzybek w postaci grzybka. Nie wiem, czy to pieczarka, czy to jakiś podgrzybek. No pieczarka nie, bardziej na podgrzybka wygląda, albo maślaka. Ale w trakcie jedzenia może się dowiemy. I próbujemy, czy nie trzeba doprawić od razu. Grzybowa jest łagodna. Akurat jest to zupa, której nie muszę specjalnie mocno doprawiać, a nie wymaga doprawiania, więc będę ją konsumował w takim stanie, jaki jest. Czas skosztować żurku. No, jest dobry, ale już wiem, że za mało pikantny. Więc na pewno trzeba będzie odpowiednio doprawić. Tak, od razu lepiej. Smacznie. I jak grzybowa? Grzyba bardzo fajna ogólnie. Makaronik, czyli łazanki. No. Makaronik fajny, taki nie za miękki, czyli taki bardzo lekko al dente. Grzybek wodnisty. Który można założyć, że mrożony. Ale faktycznie, chyba świeżych grzybów teraz nie ma. Ale mógł być suszony, a to są, nie wiem, ewidentnie jest wodnisty, czyli musiał być mrożony. Z mrożonych grzybów i... w dziwnym smaku. No, grzybki takie... jako takie dziwne, ale sama zupa fajna. Bardzo aromatyczna. Grzybowa. Fajnie dopełniona, łagodnie, delikatnie. Także makaron też mi bardzo smakuje. Czyli łazanki. Fajna zupa. Godna polecenia. Grzybowej nie doprawiałeś? Nie, grzybowej nie doprawiałem. Bo grzybową byłoby niełagodną. Chyba nie wiem, że może być za mało słona albo coś, ale flaki doprawiałem, bo flaki lubię pikantne. Flaki muszą być pikantne, muszą być słonawe lekko. Miałem nieść flaków, ale pan Miyagi nie namówił. Stoję już tutaj chyba z 5 minut, a słój jest w dalszym ciągu gorący. Sposób podania zup w tym miejscu jest po prostu rewelacyjny. Otwórzmy. Nie wiem, czy widać, ale w dalszym ciągu paruje, więc słoik naprawdę robi dobrą robotę. Od razu przyprawiam i zabieram się do degustacji. Pan Miyagi miał rację. Flaki to jest totalna petarda. Jedne z lepszych, jakie jadłem w całej Polsce. Także... jeżeli będziecie przejeżdżać koło paśnika, wpadajcie konkretnie na flaki, bo to jest po prostu ogień. No tak, ale się nie zgadzam, że pan ma takie duże danie, takie małe.
No to jest jedno z większych, jak nie największy. A nie, a nie powie pan, ile on ma centymetrów? Znaczy, to jest tak naprawdę z czterech kotletów, nie? Znaczy, to ja się domyślam, że tego, nie z jednego, no, tak. Bo to by musiał być chyba z mamuta, ale... No, ale ile to ma? Ponad pół kilo, spokojnie. Ale szerokością, nie wiem. Aha, nie mierzyliśmy, tak, nie mierzyliśmy, bo nie zawsze wychodzi tak, czasami... Nie, bo chciałem sobie podać do pizzy, ale chyba będzie taka mniejsza pizza. Troszeczkę mniejsza, no, no, tak już jest ta dwójka wersja skurczona. No, strasznego. Dzięki. No, wygląda konkretnie. No to żeberka są inne, insze. No, damy też niezłe. Powiem panie, tylko że jest to, będziesz mieć chyba nazwę kanału na wyzwanie. Challenge. Smaku, a nie łowcy smaku. Bo... Żeberka challenge. No to po prostu. No ja nie należę do ludzi drobnych, małych, ale ja tu ciągle na prawo, żeby to wszystko zjeść. No ja widzę ten gigantyczny kotlet. Na twoje kotlety ja w ogóle nie patrzę, bo ja bym 3 dni go jadł chyba. Wygląda konkretnie i wydaje mi się, że nigdzie we Wrocławiu takiego giganta nie podają. Ja nie spotkałem w ogóle nigdy, ale zawsze jak myślę o schabowym, to rzemniki wrocławskie, kaśma paśnik. Już z miasta. Flaki i schabowy już mnie nigdy przekona, żeby gdzieś we Wrocławiu i zjeść. No może gdzieś spróbować faktycznie tego, ale wiem, że to jest sprawdzone miejsce, jeżeli chodzi o schabowego. Wielki, gruby, chrupiący, pyszny schabowy. Taka jest moja opinia, bo już wyjałem nie raz. A żeberka dzisiaj będę tutaj pierwszy raz. I panie Miyagi, co do schabu i fraków, pełna zgoda. Okej, okay, i dzisiaj karczma paśnik, żerniki wrocławskie, danie główne, żeberka pieczona. Wieprzowe, muszę dodać, bo zawsze o tym zapominam, są wołowe, wieprzowe. Także wołowe rzadko można spotkać, ale mówię, że są. Tak to danie wygląda. Tutaj są podawane skromnie, tak? Bo one ogólnie w menu są z żeberka, tylko z bagietką czosnkową, tak? Ale można sobie dobrać, jak to sobie, czy frytki. Można sobie dobrać surówki, ja sobie dobrałem surówki. Frytek nie dobrałem, bo nie przejem tego i niepotrzebne mi są te dodatkowe kalorie. Chcę przetestować smak żeberek. Jest ok. No dobra, ale to żeberko. Żeberko jest w marynacie miodowej. Musztardowo-miodowej. I jeżeli chodzi o zapach, to nie czuć marynaty, ale czuć ją smaku, tak? Jest posmak słodkości. Żeberka są pieczone, więc są ze mną, wybieram, że twarde, ale są po prostu chrupiące. A widać, że pod jest już tłuszczyk soczyste. Piec ich nie oszczędzał w każdym razie. Ten schabowy to jest gigant. Sami zobaczcie. W porównaniu z telefonem komórkowym, jak on wygląda. Coś wspaniałego i niesamowitego. Przykrójmy tego giganta i zobaczmy, jak to w środku wygląda. O, proszę bardzo. Panierka chrupiąca, mięsko super delikatne, rozpływa się w ustach. To jest zdecydowanie jeden z najlepszych schabowych w Polsce. Żeberka podczas konsumpcji. Tak sobie je rozdrobniłem. Żeberka są pieczone i to ewidentnie tutaj widać. Część chrupiąca. Nie stuka, halo, puk, puk. Tak czy inaczej, to widać to wspieczenie. A w środku soczystość żeberek została zachowana. Aczkolwiek myślę, że jednak kilka minut za długo były w piekarniku. A teraz niespodzianka,
a raczej chwila prawdy. Co pudełeczko skrywa? Paragon, rachunek. Ile dzisiaj zapłaciliśmy? 254 zł. No, powiem tak, nie jest tanio. W porównaniu jak było kiedyś. Więc ja na to nie chcę patrzeć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszamy do subskrypcji. Nic Was to nie kosztuje, a nam pomoże, żeby robić kolejne odcinki jeszcze lepsze, w lepszej jakości. Czas na standardowe podsumowanie. Dzisiaj byliśmy w karczmie Paśnik. Testowałem dwie zupy. Żurek i za namową pana Miyagi flaki. Żurek obłędny, rewelacja. Flaki również świetne, gorąco polecam. No i gwóźdź programu, schabowy, półkilowy gigant jest w tym miejscu po prostu najlepszy. Jeżeli jesteście we Wrocławiu i w okolicach Wrocławia, w żadnym innym miejscu lepszego schabowego nie zjecie, a ten gigant zrobi wrażenie na każdym. Pyszny, przepyszny, super. Polecam. Cześć, dzisiaj byliśmy w karczmie Paśnik w Żernikach Wrocławskich. Dania, jak widzieliście, duże, niektóre smaczne, z pewnością schabowy, polecam, cena 55 zł, żeberka 60 zł, flaki, zupa grzybowa, żurek 18 zł. Do jednego drogo, dla innego normalnie, wszystko rzecz gustu. Tak czy inaczej, no, te dania z pewnością są warte swojej ceny. I tak powtórzę się jeszcze raz. Polecamy schabowego z flakami. Ciemno na to danie z Wrocławia można się pofatygować do Żerników Wrocławskich. Tak czy inaczej, zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.